To napisał Biblię, Pismo Święte. Co jakiś czas pod niektórymi z moich filmów pojawiają się takie komentarze, których brzmi: w zasadzie jeden i ten sam głos. Kościół rzymski stworzył pismo święte po to, aby manipulować ludźmi. Niektórzy mówią, to zakonnicy pisali pismo święte gdzieś w średniowieczu i wymyślali jakieś dziwaczne zasady, według których ludzie niby mają żyć. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest nieprawda. Historycznie możemy dojść do rękopisów z pierwszych wieków, i one są dostępne w internecie. Jeżeli znasz tylko Grekę, Nowy Testament, możesz przeczytać. W rękopisach z pierwszego wieku w internecie. Po drugie, pamiętajmy, że Kościół Rzymski w wielu sprawach odszedł od nauczania Słowa Bożego, więc ten argument, jakoby Kościół Rzymskokatolicki stworzył Biblię, aby ludzi zniewolić, legł w gruzach. Zachęcam cię, czytaj Słowo Boże, sprawdź, co Bóg mówi o sobie w nim i czego wymaga tak naprawdę od ludzi. Nie bazuj na tym, co usłyszałeś od rodziców, usłyszałaś od księdza może. Może gdzieś od katechety, ale sam sprawdź, sama sprawdź u źródła. do kogo adresowane jest Pismo Święte. Generalnie w Słowie Bożym widzimy podział na dwa rodzaje ludzi. Po pierwsze są ludzie, którzy żyją według ciała, według tego jak chcą, jak pragną i są także dzieci Bożem. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, apostoł Jan pisze o tym podziale. Dziećmi Boga są ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I po pierwsze Biblia jest napisana do wszystkich ludzi po to, aby pokazać każdemu człowiekowi, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jakie ma cechy i aby pokazać każdemu człowiekowi problem, czyli grzeszność. Wzywa że Biblia każdego człowieka do odwrócenia się od grzechów i uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Ale pamiętajmy też, że Nowy Testament w dużej mierze napisany jest tylko do wierzących. Szczególnie listy apostolskie, w których apostołowie piszą o tym, jak powinni żyć wierzący, nie jak powinni żyć wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie wezwani są do odwrócenia się od grzechów i wiary w Jezusa Chrystusa. To w jakim miejscu jesteś, określa to, jak powinieneś czytać Biblię. Co Biblia mówi o jedzeniu wieprzowiny? Czy Biblia zakazuje jedzenia wieprzowiny? Jeżeli otworzymy karty Starego Testamentu, to widzimy, że Bóg dał Izraelowi wiele, wiele praw. I faktycznie jedną z rzeczy, jakie Izraelici nie mogli jeść, była wieprzowina. Ale kiedy przeskoczymy do Nowego Testamentu, widzimy, że sytuacja zmienia się na wielu płaszczyznach. I zachęcam Cię, możesz otworzyć Dzieje Apostolskie i zobaczyć historię, kiedy Piotr, zanim udał się do domu Korneliusza, miał widzenie od Boga, kiedy Bóg pokazuje mu masę zwierząt i mówi, zabijaj. Piotr mówi, Boże, nie mogę tego zrobić, bo nigdy nie zjadłem nic nieczystego. Bóg mówi, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Widzimy w Nowym Testamencie bardzo mocno i wyraźnie, że nie ma już podziału na potrawy czy na zwierzęta, nieczyste i czyste. Dlatego zachęcam Cię, czytaj słowo Boże. Jeżeli słyszysz takie opinie na temat wieprzowiny albo szabatu, odłóż nauki ludzkie i skup się na tym, co mówi Bóg. Co Biblia mówi o, o wstrzymaniu się od pokarmów mięsnych w piątek? Jest taki fragment, który jest w Słowie Bożym, kiedy przychodzą faryzeusze do pana Jezusa, zarzucają mu, pytając go, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą. Pan Jezus mówi, czy mogą goście weselni pościć, kiedy pan młody jest z nimi? I mówi dalej, ale kiedy będzie zabrany, wówczas zaczną pościć. I Kościół rzymsko-katolicki naucza w takim układzie. Chodzi o to. Aby w piątek nie jeść mięsa. Ale w tym fragmencie nie ma mowy ani o mięsie, ani o piątku. Widzimy wyraźnie w całym Nowym Testamencie, ale też w Starym, że ludzie pościli. Powstrzymywali się od różnych pokarmów, w różnych momentach swojego życia. Czasami na jeden dzień, czasami na wiele dni. I o to chodzi. Chrześcijanin to człowiek, który naśladuje Jezusa Chrystusa i pości. Ale nie ma w Biblii słowa o tym, aby nie jadł mięsa w piątek.